wszystkim, tu Mary Kaden, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Splatoon 2, tym razem kolejny Splatfest i jak widzicie w końcu udaje mi się nagrać odcinek, kiedy sam Splatfest już trwa. Wow! Wtedy ten cały Ink Square wygląda tak bardzo festiwalowo. Wszyscy mają tutaj takie jakieś, wiecie, banerki ze swoimi... ze swoją stroną. I ogólnie co jest tematem tego Splatfestu, moi drodzy? Już wam pokazuję. Tematem są śniadania! Tak. Spór polega na tym, czy lepsze są ciepłe śniadania, czy zimne śniadania. Ja osobiście wolę ciepłe śniadania. W sumie tak średnio lubię zimne rzeczy. Lubię właśnie jeść tosty, lubię jajecznicę. Lubię też naleśniki, ale nie lubię ich sama robić. Nawet jak kiedyś jadłam płatki z mlekiem, to też wolałam, żeby były ciepłe, także ja zdecydowanie wybieram stronę ciepłego śniadanka. Dajcie mi koniecznie znać, którą wersję śniadania wy wolicie, czy ciepłe śniadania, czy zimne śniadania. Jestem bardzo ciekawa, których będzie więcej. Zawsze jest bardzo dużo komentarzy właśnie tych splatfestowych, jak was pytam, co wolicie, także mam nadzieję, że teraz też wszyscy napiszecie, co wolicie. Ja już wybieram moją stronę ciepłego śniadanka. I chyba dostanę specjalną koszulkę, tak mi się wydaje, bo tutaj byłam jeszcze w takiej zwykłej. Tak, mam specjalną koszulkę, tutaj z jajkami i z bekonem. No i co, wybiorę sobie najpierw broń i tak jak zwykle rozegramy trzy mecze, myślę. Zobaczymy, czy wygram. Myślę, jaką broń tu by wziąć. Może na początek, może na koniec wezmę ten wałek. A najpierw na przykład wezmę parasolkę. Nie jestem pewna, czy już nagrywałam odcinek z parasolką, ale parasolka też jest bronią, która bardzo mi się podoba, więc to wybieram. Tak, mam też takie słuchawki na głowie. Chyba też w sumie nowe. Jeszcze chyba nie widzieliście, chyba że jesteście u mnie na live'ach, to wtedy widzieliście. I w ogóle uwielbiam! Uwielbiam, uwielbiam tę piosenkę. O, nie tym. Jak się wyłączało ten taki... O. Dobra. Uwielbiam tę piosenkę festiwalową. Cały czas ją tutaj śpiewają, Marina Spell. Uwielbiam ją, jest świetna nuta, naprawdę. Uwielbiam jej w ogóle też słuchać poza graniem. Dobra. Wbijamy. W ogóle jestem bardzo ciekawa, która drużyna wygra. Król ciepłego śniadania jest taki pomarańczowy, zimnego taki turkusowy. Tak, Splatfest solo. Bierzemy Splatfest solo. Jej! Czekamy na walkę. Jestem Warm Fangirl. O, tu jest już champion. No ja na razie mam zerowy splatfestowy level, to tutaj widzicie po... O, tak jak pokazuję ten, tu jest napisane. Jak się wygrywa właśnie w splatfeście drużyną, znaczy nawet jak się nie wygrywa, to po kolei się doładowują te punkty. Tylko że jak się przegrywa, to jest ich oczywiście mniej. I potem można właśnie zostać, nie wiem, jaki jest najwyższy level, czy właśnie ten champion. Fangirl jest jakby najniższy. Tak, drużyna Warm jest już pełna, czekamy na drużynę Cold. Teraz są właśnie dwie mapy, jest jeszcze taka specjalna mapa na Splatfest. Mam nadzieję, że nam się wylosuje, ale zobaczymy. No nic, czekamy na razie. Chyba mamy to, dobra, trzymajcie kciuki! Ale uwielbiam Splatfest, to jest naprawdę świetny pomysł, tak strasznie ożywia grę. No jest mega fajne. O! Chyba mamy tę specjalną mapkę? Shifty Station, to jest bardzo specjalna właśnie. No i co? Będziemy na pomarańczowo zabarwiać. Muszę sobie przypomnieć, jak się walczyło parasolką. W sumie dawno nie walczyłam. Ogólnie to ja dzisiaj funkcjonuję troszkę w takim trybie zombie. Ponieważ wczoraj robiłam całą nocnego live'a na Twitchu. Niby odespałam, ale wiecie... A, tam jest ktoś ze snajperką. Ale to jednak nie jest to samo. Co się wyspać... Co się wyspać normalnie. No, parasolka jest o tyle fajna, że mogę się tak może wystrzelić i możemy przed za nią płynąć, się schronić. O, mogę wysłać chmurę! Wow, to ja wysyłam chmurę. Śmiesznie tu się kręcą te wszystkie rzeczy, nie pamiętam, żebym kiedyś była na mapie coś tak kręcą, ale oczywiście może mnie pamięć zawodzić. No dalej pomarańczki, o nie! Nie, nie mogłam spaść.
Dobra, teleportujemy się do kogoś z drużyny, może tam. Na razie widzę, jeszcze mamy szansę, ej, żeby to mnie nie zmiotło z powierzchni mapki. O, tu jest ktoś z przeciwnej drużyny. Wow, zabrakło mi tuszu. O nie, 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 on ma czajnik. Tu się ktoś zrespi od nich. O nie! Smuteczek, ale zobaczcie, pomarańczowy jak na razie wygrywa. O nie! Tutaj. Dobra, tam. Lecę! Oh no! Chyba tylko czekam, aż przyjdę. Dobra. Ale w ogóle widzę, mam tutaj po bokach niedomalowane. Więc wydaje mi się, że nasz pomarańczowy kolorek wygra. Możecie mi w ogóle, oprócz tego, jak chcieliście coś więcej napisać, oprócz tego, czy wolicie tylko ciepłe, czy zimne śniadania, możecie mi napisać, co najbardziej lubicie jeść na śniadanie. Albo co najczęściej jecie. Ja w sumie najbardziej lubię jeść chyba tosty, bo jem je codziennie. Lubię właśnie też bardzo jeść jajecznicę. No i jak mówię, naleśniki też lubię. Ale to raczej, na przykład jak gdzieś jestem i w hotelu są na przykład naleśniki, bo samej rano to mi się nie chce robić naleśników. Tak dla siebie. Okej. Okay. Jesteśmy właściwie pod samym ich spawnem. Tuż mi się kończy, może ja tutaj domaluję. O, chmura deszczu. Ojej, troszkę nie tak ją wysłałam jak chciałam. Zamyśliłam się o tych śniadaniach. Tutaj można jeszcze domalować. 10 sekund! Fajna jest ta parasolka, lubię ją. No i co? Myślę, że nasza drużyna wygrała. Tak by to wyglądało. No, pięknie. Jeeej! W ogóle chciałam dać kamerkę o tak, żeby to było całe widać. Dałam trochę za nisko. Zawsze dawałam na samym dole, ale teraz pomyślałam, że dam trochę wyżej. I myślę, że tak jest fajnie. Możecie napisać, jak wam się bardziej podoba. O, jestem druga w drużynie. No i proszę. Kolejny level się wbije. Uwielbiam Slurfesty. Tak, i fajnie w ogóle moja postać wygląda z tą parasolką. Dobra. Damy nope i zmienimy broń na jakąś inną. Może tym razem będzie to... Kurczę, sama nie wiem co wybrać. Nie wiem czy grałam już pędzla. Wydaje mi się, że nie. Jest taki mały i duży pędzel. To może wezmę ten duży. Nie do końca lubię grać pędzlem, ale tak dla odmiany wybiorę pędzel. Dla różnorodności. Dobra. I chodźmy do lobby. O, jestem już w lobby. Dobra, poczekamy aż się zorganizują drużyny. O, inna mapka. Super. W ogóle nawet te mapki, które znamy, jak jest Splatfest, to są w takim trochę innym świetle, takim bardziej właśnie wieczornym. Przez to wszystko wygląda trochę inaczej i kolory wyglądają trochę inaczej, także mnie się to mega podoba. Okej, muszę teraz machać moim pędzlem. Ale fajna muzyka. W ogóle cała muzyka w Splatoonie uwielbiam. I tutaj. Ten pomarańczowy tutaj wydaje się taki trochę bardziej jeszcze jakby świecił, nie? Taki neonowy. Może tutaj też. A specjalna moc na tym pędzlu to widzę, że jest taka, podczas której się lata i strzela, ona jest całkiem fajna. Bomb w sumie ogólnie rzadko używam, ale to jest taka jakby żabka. O, widzicie? To jest fajne. Muszę tam postrzelać. To trochę za nisko jestem. Akurat ktoś tam rzucił jakieś bomby, no i nie za dużo to dało, ale... O, oh, no, 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 no! Okej. Okay. Pokonano, pokonano fana. Zimnych śniadań. Musimy udowodnić właśnie w walce, że ciepłe śniadania są najlepsze. Jestem ciekawa, która drużyna wygra. Zawsze jakby są różne punkty. Za to właśnie jest, która jakby wersja była częściej wybierana, ale jest też jakby, która potem oczywiście wygrała. No i to się potem podsumowuje. I wychodzi zwycięzca. Może tutaj zastrzelimy ten teleporcik. Wow, co tu tak niebiesko? Co tu tak niebiesko?
Ojoj! No, gram na pro-kontrolerze jak zwykle. Kurde, gdzie coś się przycięło znowu. Ajajaj. Dobra, teleportuję się do członka mojej drużyny. Fajnie ta mapa mega wygląda. Tak, fajnie mega. Za dużo pozytywnych słów w jednym. O nie! Nie dobrze, może tutaj domaluję jeszcze koło nas, bo widzę, że nikt się tym specjalnie nie zajmuje. Może to jest mniej fascynujące zajęcie niż być tak, wiecie, w cisłym ataku, ale moim zdaniem warto też właśnie pomalować jednak koło spawna. Może nie co do każdego milimetra, ale tak, żeby jednak było pomalowane. O, tu się ktoś teleportuje. Jest. O nie! Przeprowadził przyjaciół. No, zobaczymy, czy wygramy. Teraz się próbuję nerwowo teleportować, bo już mamy mniej niż pół minuty czasu. O nie, o nie! Jest. W ogóle muszę się podładować. Może rzucę mu tam żabkę. Moją żabkę, au! Kurczę, 5 sekund, ale chyba i tak wygramy. Nie zdążył się teleportować nawet, ale myślę, że wygraliśmy. Zobaczmy. Tak! Jej! Kolejna wygrana w Splatfeście! Trzecia w drużynie, no ale... Nie ostatnia. Jej! Widzicie, mam 19 level, jakby ktoś był zainteresowany. Mam też chyba w miarę nowe buciki. Dobra, i ostatnia już walka. W tym odcinku myślę, że ulubiony przez wszystkich wałek zagłady będzie najlepszy. O, mój ulubieniec wałek zagłady. Ale nie ten, tylko... tylko ten taki, co daje tą kulkę. O, ten. Ten jest super. Dobra. Proszę bardzo. Przyszli! Czyżby była... Jakby była trzecia wygrana walka, to bym się ucieszyła. O, i znowu ta specjalna festiwalowa mapa. Podoba mi się. To jedziemy! Drużyno! Widzę, że mamy inny wałek w drużynie. Przeciwna drużyna w ogóle nie ma wałków. Muszę tu chwilę poczekać, żeby się doładować. Okej, lecimy dalej. O kurczę, jejku, myślałam, że spadnę. Myślałam, że ta platforma jest bliżej przez chwilę i... O, przeżyłam mały stresik, ale już wszystko jest okej. Kulka! I teraz wybuchamy przy nich. Haha! Kulka jest nie do pokonania. I wałek zagłady też! Trzeba wszystko zamalować na nasz kolor. No. Nasz ciepły pomarańczowy. O. Tutaj idzie fan. Zimny śniadanek. Na zajęcie się dokończyliśmy. Niestety. Widzę, że tutaj jeszcze jest niedomalowane, to może ja się tym zajmę. No jak nie ja? Jak nie ja, to kto? Tutaj gdzieś widziałam braki. To można zamalować? Nie, tego nie można. Tutaj chyba. O nie! To jest chmura od nich. O nie! O, dobrze, super. Ktoś z naszej drużyny się pozbył wroga. O nie, 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 mój drogi. Kurczę, nie zdążyłam włączyć kulki, już nawet kliknęłam gałką, żeby włączyć tą kulkę osłony i się nie dało. No, powiedziałabym, że walka ciężka tutaj. Niebiescy nie dają za wygraną. Jakieś bomby idą. Niebiescy nie dają za wygraną, ale myślę, że moja pomarańczowa drużyna też się tutaj nie podda absolutnie. Będziemy walczyć. Wow, wow, wow. O nie! Jest, mam kulkę.
No, dobrze, uciekaj przed moją kulką. O nie, już mniej niż 30 sekund. Tutaj mamy chyba aż dwóch snajperów. O nie, znowu ktoś chmurę dał. Kurczę, dobry był ten. O maj, chyba przegramy. Chyba przegramy jednak z nimi. No tutaj nawet mamy braki koło samego spawna. No, będzie ciężko, wam powiem. Będzie ciężko tą trzecią wygrać. No, przegrana. Ojej, to bardzo. No niestety, jak widzicie, nie zawsze się udaje. I to kiedy, akurat kiedy miałam wałek. Byłam najlepsza w drużynie. Chociaż tyle, że byłam najlepsza w drużynie. Ej! No ale powoli do przodu, także nie będę się przejmować za bardzo tym. Damy nope. Tak, i może jeszcze tak jak zawsze, tradycyjnie na koniec, zajrzymy do sklepu. W sumie, bo zawsze na koniec odcinka zaglądam do sklepu. Mamy jakieś nowości. Jest taka czapka śmieszna. O, i taki daszek. Ja w sumie chyba te wszystkie już widziałam. O, polo. Koszula. Kamizelka. Bluza. Te bluzy mi się to podobają. A tu jeszcze była taka koszulka, taka. Też fajna. I buciki. Buciki akurat mam fajne. No, chyba nie kupię nic nowego. Ale zajrzeć zawsze warto. No nic, moi drodzy. Także to by było wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Ogólnie przy okazji zapraszam was też na mój kanał Twitch, bo ostatnio bardzo często robię tam live'y. Ze Splatoona między innymi też się live'y pojawiają i ogólnie gram na nich też właśnie z wami, z widzami. I teraz też jest tak, że zawsze w czwartki są live'y. Znaczy nie zawsze ze Splatoona, ale ogólnie w czwartki o 20 są też live'y na Twitchu. Także przy okazji was tam serdecznie zapraszam. Ja tutaj będę dalej wbijała w festiwalowe punkty. Będę dalej wbija festiwalowe levele. Bardzo mi się podobają te Splatfesty. Dajcie znać, jak podobał się w ogóle ten temat Splatfestu. Moim zdaniem jest bardzo fajny i nie zapomnijcie napisać, czy wolicie zimne, czy ciepłe śniadania. Ode mnie to wszystko. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Buziaki! Pa!